Zadanie 19. Na rysunku przedstawiono siatkę graniostosłupa prawidłowego czworokątnego oraz zapisano niektóre wymiary tej siatki. Oblicz objętość tego graniostosłupa. I tak. Każą nam obliczyć objętość, czyli V równa się pole podstawy razy wysokość. Więc potrzebuję takie dane. W zadaniu podali mi, że graniostosłup jest prawidłowy czworokątny. I co to znaczy? To znaczy, że podstawa to kwadrat. No i dobra. Czyli podstawa to kwadrat, więc tutaj to, to, to i to. I tak samo tutaj. To wszystko jest takie samo, tak? Tak samo tutaj te długości tu i te długości tu. A to, co teraz namaluję na zielono, to jest nasza wysokość, tak? Tu jest ta wysokość. Tu. I tu. Więc najpierw skorzystamy z tego, że tu nam podali te trzy takie kawałeczki. To jest 48. Czyli mam x plus x plus x równa się 48, czyli 3x równa się 48, czyli 1x równa się 16. Czyli tu mamy 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Wszędzie napiszę to, gdzie tyle jest. Tu, tutaj i tutaj, tak? No i teraz korzystam z tej informacji, bo tu mam to moje h. Czyli moje h plus 16 ma mi dać 41. Czyli h równa się 41 minus 16. To otrzymuję, że h równa się 25. I teraz kolejna sprawa to obliczyć naszą objętość. Objętość to się równa pole podstawy. Więc tak. Pole podstawy to się równa a kwadrat, czyli 16 do kwadratu otrzymujemy 256 cm kwadratowe. Czyli pole podstawy razy wysokość, czyli razy 25 cm. To się stąd wzięło. Równa się 6400 cm sześciennych. I to jest koniec zadania związanego z graniostosłupem. Zapraszam na kolejne rzeczy dotyczące egzaminu ósmoklasisty, bo to było zadanie ostatnie z roku 2022.